Podczas dzisiejszych zajęć postaramy się Wam omówić prostą technikę grafiki warsztatowej – monotypię. Jest to technika, która pozwala na zrobienie tylko i wyłącznie jednej odbitki. Natomiast za pośrednictwem właśnie monotypia Wam uzmysłowi, czym jest w ogóle grafika. Spowoduje, że będziecie wiedzieli, że musi być na początku wykonana matryca, a dopiero później odbitka. Słuchajcie, jak wykonujemy monotypię? Otóż, monotypię możemy wykonywać na płytach szklanych, możemy wykonywać na płytach plexi, możemy wykonywać na płytach kartonowych. W zależności od podłoża w różny sposób możemy kształtować tą naszą matrycę. My dzisiaj będziemy wykonywać monotypię na szkle, tak? Na szkle. I będzie to jedna z takich metod monotypii, która pozwoli nam na to, aby bezpośrednio w szkle rysować. Użyjemy do tego takich dosyć niekonwencjonalnych, można by powiedzieć, materiałów, a mianowicie, zobaczcie proszę, to są takie zwykłe patyczki kosmetyczne, tak? I dzisiaj te patyczki kosmetyczne, przez to, że zostaną zanurzone w terpentynie, tak? Nimi będzie można bardzo fajnie farbę ścierać. Bo farbę również będziemy mogli ścierać bandażami, dobrze? Także macie takie fragmenty bandaży, ale również do ścierania farby będziecie używać pędzli, czyli tak na dobrą sprawę ta monotypia, słuchajcie, to będzie taka na pograniczu troszeczkę malarstwa nawet, prawda? Ponieważ będziemy stosować te pędzelki, będziemy stosować wykałaczki również do tego, żeby bardziej precyzyjne linie się pojawiły na naszej matrycy, ale wszystko po kolei. Farbę graficzną, bo akurat w monotypie będziemy wykonywać, mamy do dyspozycji farbę graficzną. Mogłaby być również farba olejna, taka farba, która troszeczkę ma opóźnione schnięcie. Nakładam farbę graficzną szpachelką na płytkę szklaną, tak? Nakładam sobie tą farbę. Nie za dużo też. I słuchajcie, i używam do tego celu wałka. I wałeczkiem rozwałkowuję sobie farbę na płytce szklanej. I jak już mam ładnie tą farbę rozprowadzoną na wałku, nakładam na tą właśnie płytkę szklaną. Tak? Równomiernie sobie nakładam na płytkę szklaną. Potem każdy z Was, bo macie założone już rękawiczki, będzie mógł sobie swoją tą matrycę przygotować. Także matryca została pokryta farbą drukarską, tak? I następnie bezpośrednio w tej matrycy, przez to, że macie terpentynę, macie pędzelki, macie te patyczki kosmetyczne, będziecie wykonywać rysunek, tak? O tym, czy ten rysunek faktycznie jest wyraźny, macie pod spodem kartki białe. Te matryce właśnie, każdy sobie tą matrycę przygotuje, ułoży sobie ją albo w pionie, albo w poziomie na kartce, w zależności od tego, jak to jego zwierzę, bo dzisiejszym tematem zajęć jest zwierzę, będzie wyglądało, dobrze? Wtedy skupi się też na cechach charakterystycznych tego zwierzęcia, dobrze? Może być też również grupa zwierząt. Do każdego tego ruchu wykonywanego na matrycy pamiętamy o tym, żeby była używana terpentyna. Czyli tak, pędzelek moczymy w terpentynie, delikatnie ten pędzelek sobie wycieramy w bandaż. Bandaż sobie możecie, słuchajcie, rozsunąć, tak? Rozłożyć sobie jeden z tych bandaży i sobie ten pędzelek odsączać, tak żeby za dużo tej terpentyny nie znalazło się bezpośrednio na tej płytce szklanej, dobrze? Ale możemy również farbę, zobaczcie proszę, wybierać w taki sposób również z matrycy. Takimi okrężnymi ruchami wtedy mamy taki efekt, spójrzcie proszę, tak? Jeśli będziecie wybierać patyczkami, to uzyskujemy linię. Prawda? Dobrze? Poproszę teraz Helenkę i nakładasz równomiernie na całą płaszczyznę. Trzeba to troszeczkę przycisnąć i każdy po kolei, dobrze? Będzie nakładał teraz farbę graficzną, dobra? Ja się tutaj dołożę jeszcze farby. Tak.
nad tym, jak to zwierzę przedstawić, dobrze? Na matrycę nakładamy kartkę i wykonujemy odbitkę, lekko dociskając kartkę do płaszczyzny matrycy. Tak jest, do płaszczyzny szkła. To całe. I otrzymujemy odbitkę. Thank you.